Żegluga Ostrucko-Elbląska pełni świadczenia z zakresu miejskiego transportu zbiorowego. W związku z oszczędnościami, jakie powoli wprowadzane są w Ostródzie, burmistrz miasta Marek Bojarski podjął decyzję o zmianie liczby kursów w granicach 100 tysięcy km w ciągu roku. Decyzja spowodowała szybką zmianę rozkładu jazdy. Od 13 sierpnia na terenie miasta i jego okolicach obowiązuje już nowy rozkład. Umowa, którą mieliśmy podpisaną z miastem, w zasadzie była odnawiana, ja wiem, co miesiąc, czasami co dwa miesiące, więc dla nas to była bardzo niekomfortowa sytuacja, ale nie spodziewaliśmy się rzeczywiście takiego sporego ograniczenia. No, dostosowaliśmy się po prostu do wymogów. Nowe rozkłady jazdy wiszą już na przystankach, a także są dostępne na stronach internetowych. W związku z decyzją burmistrza prawdziwą bolączką było zadecydowanie, jakie kursy ograniczyć bądź zmienić. Ponieważ staraliśmy się zapewnić ludziom dojeżdżającym do pracy, a później także do szkół, czy powrotów ze szkół i z pracy, jakby taką samą sytuację, jaka była, bo nie mieliśmy za dużo skarg na naszą działalność, akurat od tych ludzi. W związku z tym ta zmiana ograniczyła się w zasadzie do wycięcia kursów autobusów, które były między godziną, załóżmy, 10, a godziną 13, 14 i później po godzinie tak gdzieś 16, 17. Jeszcze przed decyzją Marka Bojarskiego o ograniczeniu liczby kursów, Żegluga Ostrucka-Elbląska opracowała zupełnie nowy rozkład jazdy, który byłby dostosowany do potrzeb mieszkańców. No, sytuacja z tym rozkładem jazdy jest w ogóle trochę skomplikowana, z tego względu, że mamy przygotowany w tej chwili zupełnie nowy rozkład jazdy, nowe linie, opracowane na zlecenie Urzędu Miasta przez firmę z Poznania specjalistyczną. Faktycznie ten rozkład przewiduje zmniejszenie dużej ilości linii, natomiast zwiększenie ilości kursów i generalnie rzecz biorąc ilość przejeżdżanych kilometrów powinna zostać taka sama. W związku z tym ta zmiana, która w tej chwili zaistniała, w zasadzie to nie mam takiego rozeznania, czy ona będzie rzeczywiście na stałe, czy to tylko jest element krótkotrwały. Po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy pojawiły się pierwsze skargi od mieszkańców, którym przesunięto lub po prostu zabrano kurs autobusów. Dodatkową bolączką dla żeglugi jest ograniczenie dotacji, jaką miasto przeznacza na dopłaty do transportu zbiorowego. Teraz zarówno przewoźnik, jak i pasażerowie muszą odnaleźć się w nowych realiach.